Panie profesorze, ostatni wpis na pańskim blogu dotyczył pewnej sytuacji w szpitalu w Częstochowie. Wypowiedziało tam umowę o pracy 150 tak. lekarzy. Pan stwierdził, że ta sytuacja jest skandaliczna i w tym wypadku, czy jeżeli pracownik wypowiada umowę o pracę ze względu na to, że pracodawca nie płaci mu pieniędzy, to jest to skandal? Czy pan jest za przymusem w takim razie pracy, nawet za darmo? Nie rozumiem tego pytania niby dlaczego. Ja powiedziałem, że w arsenale środków, którym wolno się posłużyć lekarzom, nie byle jakim pracownikom, tylko lekarzom, aby protestować przeciwko złym warunkom pracy. W tym wypadku chodzi o niekontrolowanie sprzętu, utrudniony dostęp do leków, złe zarządzanie. No powiedzmy, że to jest prawda, już nie wnikając w to. W tym arsenale środków nie występuje grożenie placówce masowym zwalnianiem się pracowników. Lekarzom nie wolno porozumiewać się w celu wspólnego, skoordynowanego zwalniania się z pracy jako formy nacisku na pracodawcę. Akurat tego nie ma. Taki jest przyjęty standard bioetyczny ze względu na bezpieczeństwo pacjentów. Nie wolno niszczyć placówki publicznego ZOZ-u tego rodzaju akcją. Albo lekarze to wiedzą, albo nie wiedzą. Po prostu ja ich mogę poinformować o tym standardzie. I już. Ja mogę panu powiedzieć taką sprawę. No, lekarz też jest człowiekiem, mimo wszystko musi wyżywić dzieci, rodzinę też ma. No jeżeli się mu zalega kilka miesięcy w pracy z płacą, no to jest taka sama sytuacja. Nie, Jak inny pracownik. Tam nie o to chodziło. Wiadomo, że on jest gwarantem bezpieczeństwa, jak mówi artykuł 2 kodeksu karnego, ale w tym wypadku, jeżeli nie wiąże go umowa o pracę, no to nie jest tym gwarantem. Wie pan co, no tam akurat nie o to chodziło, że ktoś przez kilka miesięcy czy 100 lekarzy nie otrzymywało wynagrodzenia. O inne rzeczy tam chodziło, ale niezależnie od tego, o co chodzi. Są różne formy, nawet strajkowe, które są dla lekarzy dostępne. Są różne formy protestu. Nie wolno im pewnych form protestu stosować. Między innymi nie wolno gremialnie zwalniać się z pracy. Dobrze. A izby lekarskie, przeciwko którym ten wpis był wymierzony, w pełni poparły ten protest, rzucając negatywne światło niejako na tych, którzy się nie zwolnili z pracy i wprost piętnując tych, którzy mogliby się zatrudnić na miejsce zwalniających się lekarzy. To jest skandal. Po prostu.